Kolejny pomidor, który u mnie rośnie i pięknie owocuje, to jest włoska odmiana San Marzano. Pomidor podobno król pomidorów, jeżeli chodzi o te pomidory przecierowe. Troszkę mnie zmartwił ten kształt tego pomidora, bo myślałam, że będzie bardziej taki, taki podłużny, natomiast jest lekko powiększający się ku dołowi i obawiałam się, że będzie pusty w środku. Zobaczymy później jak go przekroimy, czy jest pusty, czy nie jest pusty. Natomiast no, jeżeli chodzi o owocowanie, pięknie owocuje, pięknie zawiązuje e, grona. I jeżeli chodzi o wysokość tego pomidora, jest to pomidor średni, wysokości, bym powiedziała, u mnie jest to San Marzano 3. Może inny, inna odmiana San Marzano, San Marzano 2, czy inne te San Marzano może inaczej rosną. U mnie on nie jest zbyt duży, chociaż na opakowaniu pisało, że jest to pomidor wysoki, że nawet może osiągać wysokość 2 metrów w szklarni. No, być może jeszcze on będzie rosnął do góry, mam taką nadzieję, bo pięknie owocuje. Zobaczcie, jak ciekawie się obrywa owoce, po prostu jak dotknę, to one już lecą. No i naprawdę są bardzo ładne. Zobaczymy, jak w środku. Natomiast co mnie martwi, zobaczcie, tutaj w szklarni również widzę oznaki zarazy ziemniaczanej. To już są takie oznaki, naprawdę, że no, widać, że to jest zaraza, ponieważ pojawiły się ślady, te ciemne, czarne ślady na łodydze. Ja y, muszę y, tutaj tego wilka obciąć, muszę przynieść sekator, bo nie da się go wyłamać. Natomiast z pomidorkami idziemy do kuchni. No i teraz kolejne pomidorki testujemy. Wygląd, smak. Wygląd, słuchajcie, no wyglądają jakby były sztuczne, piękne. E, wszystkie takie same jak z, z produkcji taśmowej. No zobaczcie, no przepiękne nawet te szypułki takie po prostu y, jak, jak robione, jakby y, y, były wszystkie takie same. Y, przechodzimy to sobie do zważenia, zważymy sobie tak po kolei, żeby zobaczyć jaka jest taka średnia waga tego pomidorka. No zachwyca mnie ten pomidor, y, no zobaczymy czy będę go uprawiać w kolejnym roku. Waga 89 gram. Tutaj mamy podobną wagę 80. No, i ten wydawałoby się, że taki sam, a nieco mniejszy. Także taka waga tych pomidorków. I teraz jeszcze przekroimy. I to, co mnie bardzo ciekawi, to to, czy będą puste w środku, czy faktycznie będzie to też ten smak taki pomidora przycierałowego czy będę go uprawiać w kolejnym sezonie, czy nie. Miałam takiego pomidora z Katlon, to się nazywał, yy, yy, taka odmiana, yy, też był przecierowy, też miał podobny kształt i był pusty w środku. Ten widzicie, również jest pusty, ale... Mm, Widzimy tutaj naokoło ten miąższ i jest tego miąższu dużo. Troszkę ma tutaj tą piętkę dość głęboką i górę taką zielonkawą. To też trzeba będzie odkroić. Być może on by jeszcze mógł dojrzeć, ale jak widzieliście, jak go zrywałam, to dosłownie dotknięcie palcem i już się, sam się odrywał. Także jeszcze kwestia smaku, no bo wygląd piękny. To, że jest w środku lekko pusty, to nie szkodzi, bo łatwo będzie to gniazdo nasienne usunąć. O, i smak, słuchajcie, no, nawet, nawet jak na pomidor przecierowy, no, chyba zostaje u mnie y, taki typowy pomidor, właśnie do przetworów, na przeciery, y, na jakieś keczupy. Okej, okay, super, może być. Nie jest jakiś bardzo słodki, y, ale ma swój smak. Także zostaje też to, że on mi ładnie zawiązuje grona, ładnie rośnie, natomiast no to, że jest wrażliwy na zarazę ziemniaczaną, to będę musieć o tym pamiętać. Mam nadzieję, że to, że akurat zaatakowała ta zaraza wilka, no to mam nadzieję, że nie pojawi się na całej roślinie, na tym głównym pędzie, ponieważ musiałabym wtedy usunąć tą roślinę. A ja mam tylko jeden ten krzak. Także San Marzano zostaje. Jeżeli macie doświadczenie z tym pomidorem, uprawiacie go bądź uprawialiście, napiszcie w komentarzach jakie macie spostrzeżenia. Czy u Was również ten pomidor łapie zarazę zimniaczaną jako pierwszy, jeden z pierwszych. Zastanawiam się, czy by w kolejnym roku nie posadzić więcej pomidorów typowo właśnie przecierowych, czyli ten kornabel byłby dobrym pomidorem, właśnie San Marzano. Chodzi o takie pomidory, które mają właśnie dużo tego miąższu, ta ścianka jest taka gruba, gniazdo nasienne jest takie zbite, tak, żeby można było łatwo właśnie wyciągnąć i w większości do tego nadają się właśnie takie pomidory podłużne. Zebrałam większą ilość pomidorów, więc postanowiłam przygotować pomidory na zimę. Pomidory zapiekane w piekarniku według przepisu z kanału Green Can. Ten przepis już stosowałam w tamtym roku, dlatego y, mogę spokojnie Wam polecić. Na pewno Wam się uda. Y, no ten zapach, słuchajcie, no szkoda, że nie mogę Wam również tego zapachu przekazać, ale myślę, że skorzystacie również z tego przepisu. Y, pozdrawiam Was serdecznie i będą jeszcze kolejne y, odmiany pomidorów.